O! Dzień dobry, panie urzędniku. Nie da się. Przepraszam, co się nie da? Nie wiem jeszcze co, a już wiem, że się nie da. Ale pan nawet nie wie, o co mi chodzi. Pośmiejmy się, o co chodzi. No bo chciałem wyciąć 3 drzewa z działki. O, to tego się właśnie nie da. Dlaczego? Dlatego, że to w ogóle nie jest ten pokój. 308. No, pan idzie do 203. To byłem w 203 i mnie skierowali do 308. Wawrzyniak, ty chamie zbolały. Dobra. Następnym razem pan od razu przyjdzie do mnie, ja pana pokieruję. O. Dobrze, no ale póki co kolejność tak się niefortunnie ustaliła na pana... Czego pan chce ode mnie? Pan nie widzi, że ja jestem w urzędzie, w pracy? Nie wiem, to ja może przyjdę wieczorem do pana do domu. Nie, to już... Lepiej tutaj, o co chodzi? No, tak, też tak myślę. O co chodzi? To chciałem wyciąć z działki 3 drzewa. Gdzie? Tuż nad ziemią. Gdzie te drzewa są? A, głupi jestem. Korzeń jest w ziemi, a reszta wystaje na zewnątrz, ta część liściowa. Tego typu drzewa, tak? A co tam jest w okolicy? Jezioro. O, to umarł w butach. To jezioro, to wcześniej się nie dało normalnie, a teraz się nie da absolutnie. Dlaczego? Dlatego, to jest koniec sprawy, nie będę panu więcej czasu zajmował. Dziękuję. Czyli załatwione. Super. Kurczę, tak mnie koledzy straszyli, że w tym urzędzie załatwia się sprawy nie wiadomo jak długo, a pan mnie obcyndolił w pół minuty. Mamy taki konkurs. Sprawny urząd, uśmiechnięta pieczątka. Faworyt, to faworyt. No, no, no. To faworyt. Tak przepraszam, a tak z ciekawości, prywatnie, dlaczego pan te drzewa chciał wyciąć? Mam w domu ciemno. Pan światło zapali. To pomyślałem o tym, ale prądu nie ma. Dlaczego? Chciałem dociągnąć, ale pana kolega z pokoju obok powiedział, że się nie da, no i dotrzymał obietnicy. Widzi pan, jaka my jesteśmy zgrana paczka? Tak, drużyna pierścienia. A jakie to drzewa są? To są 3 graby. Graby. Czyli 3 graby nad jeziorem, to mamy jasność. O. To się nie da i to jest ostateczna decyzja. Wspaniale. To już nie ma wątpliwości. Świetnie. Dziękuję bardzo. Ale fajnie. Nie ma za co od tego. Przepraszam, a też tak z ciekawości, prywatnie, bo już wiadomo, że jest pozamiatane, już są pieczątki przybite. Dlaczego się nie dało tych 3 grabów wyciąć? Bo można wycinać, proszę pana, drzewa do marca, a jest maj. A. Dlaczego? Taka jest kolej rzeczy. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Nie, to z kolejnością to nawet nie będę próbował tego zmieniać. To jeszcze inny urząd, ale... Dlaczego tylko do marca można te graby? A bo jest okres lęgowy, ptaki gniazda zakładają i po marcu nie wolno wycinać grabów. Mm. A jakie drzewa można po marcu wycinać? Żadnych. Żadnych. 2 gatunków nie wolno, grabów i żadnych. Kurde, ale mi się z tymi grabami zdublowało niefortunnie, bo są i w grabach, i w żadnych. Od października będzie można wycinać. Już można od października wycinać, tak? Graby i żadne. O, graby i żadne? Czyli wszystkie. 3 gatunki, graby, żadne i wszystkie. Ale rozmach? Dobra, to przyjdę w październiku. Pan przyjdzie, tylko od razu mówię, że można, nie znaczy, że się da. A znając życie się nie da. Oczywiście. No dobra, ale przyjdę. Pan przyjdzie. To lecę. Jak się nie da, to się nie da. Święte słowa. Tak, czułem, że się nie da, jak tylko pana zobaczyłem, to od razu było widać, że pan tu nic nie może. Stop! Wracaj pan. Sprawa nie jest zakończona. Jedno drzewo pan może wyciąć. Nie. Które? Graba. Super, bo właśnie on mi zaciemnia. No, to jedno pan może wyciąć. Czyli jedno można, tak? Tak jest. Super. Fajnie, dzięki. Dziękuję bardzo. Dobre jedno. Na 3 to panie jest za krótki. Stop! Za krótki, wracaj pan tutaj. 2 pozostałe też pan może wyciąć. Ja? Normalnie. Wszystkie 3? Tak jest. Przecież pan mówi, że się nie da. A teraz mówię, że się da.
Widzi pan, jak się wydłużyłem? Chwileczkę, chwileczkę. Ale wydaje mi się, że obserwuję niestety urojoną erekcję. Dlaczego? Dlatego, że przecież pan mówił, że jest okres ochronny. Kto tak mówił? No pan. I ptaki gniazda zakładają na dziuplach. Daj pan spokój. No tak, i się nie można... Dobra, chodź pan tu na chwilę. Pan zobaczy tylko, czy na tych drzewach gniazd nie ma. Jak nie ma gniazd, pan wycina. Ale są. A to czy dużych gniazd nie ma, no? Powyżej metra, jak nie ma, pan wycina. No ale są właśnie, powyżej metra. Powyżej metra są? Dwójpółmetrowe. To pan zobaczy, czy pisklaków nie ma w środku, bo jak nie ma, to są zwykłe patyki tylko, jak nie ma pisklaków w środku. Dobra, tak? Dobra, nie ma co. Są? Panie, rano jest taki jazgot od tych pisklaków, że radia by się nie dało słuchać, jakby był prąd i można było radio włączyć, także trudno. Nie udało się. Ale pan się skurczył jak fiutek krasnoludka. Wracaj pan. Chodź pan tutaj z powrotem. Gdzie pan jest? To... Tu jestem. Na pana nie tu jestem! No i? Urzędowo panu oświadczam. Nie interesuje mnie to. Ścinamy z ptakami, z dziuplami, z gniazdami. Dawaj pan to. Nie obchodzi mnie to. Ścinamy i koniec. Ale pan mówi, że się nie da. A teraz mówię, że się da. I to jest ostateczna decyzja. A ta jest ostateczniejsza. Widzi pan, jaki jestem urzędowy King Kong? Mój czubek niknie w chmurach, proszę pana. Po strach samolotu. To co, ścinamy? Ścinamy. Kiedy? Jutro? Dzisiaj. Dzisiaj? Za chwilę. Pan wróci, będą ścięte. I to jest najostateczniejsza decyzja. Przepraszam. Przepraszam, że panu zawracam głowę jeszcze raz, ale tak sobie pomyślałem o tych pisklakach. Pomyślałem sobie o tych pisklakach, przecież to takie małe, nieopierzone zwierzaczki, ptaszki. W tych drzewach, jak to pościnamy, to wszystko lisy porozciągają, koty. Nie, zmiana decyzji. Przepraszam, panu zawracałem głowę. Niech sobie rosną te graby. Niech sobie rosną, będę miał ciemno. Nie da się. Co się nie da? Dostaje pan urzędowy nakaz usunięcia 3 grabów z działki. Panie, ale ja nie chcę. Do tego nakaz... Usunięcia wszystkich drzew z okolicy. Jak wszystkich drzew? Do tego nakaz... To jest rezerwat. Zasypanie jeziora i wyburzenia domu. To jest gopło, panie, kolebka państwa, gopło. I to jest najostateczniejsza decyzja już tak naprawdę. Nie może pan tego zrobić. Wszystko mogę tu zrobić, a pan mnie tu może cmoknąć. Wie pan gdzie? Tylko nie wiem, czy pan sięgnie.